Rozdział 10. Śmierć Arona i dział Lewiego. Wersety od 6 do 9 rozdziału 10, 5 Księgi Mojżeszowej stanowią swego rodzaju wtrącenie, w którym ustawodawca przedstawia różne sytuacje z historii ludu, unaoczniające klarownie wychowawcze drogi Boga oraz Jego łaskę. Pierwsza z nich dotyczy śmierci Aarona, ostatnia zaś wybrania i wyróżnienia Lewiego. Oba te wydarzenia miały miejsce w innym czasie i tylko tyle mają ze sobą wspólnego, że odpowiadały celowi, który zakonodawca miał przed oczami, gdy je wspominał. Z pewnością dobrze zrobimy, jeśli zajmiemy się nimi nieco bliżej. Dlaczego Mojżesz powraca do tych wydarzeń akurat w tym kontekście i to w tak niebezpośredniej formie, jaką jest wtrącenie? Aby skierować serca Izraelitów na ów wielki temat posłuszeństwa. To dlatego wybiera różne wydarzenia i w danej mu mądrości zestawia je ze sobą. Zgodnie z ich wewnętrznym, moralnym znaczeniem stara się odnieść je do serc i sumień ludu. Na tym miejscu zadowolimy się tą wskazówką, gdyż już uprzednio wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę. Na koniec chciałbym tylko podkreślić to, jak wielkie znaczenie i wymiar Piąta Księga Mojżeszowa przypisuje tym wydarzeniom. Sędziwy prawodawca przytacza je, aby podkreślić wagę swojego ostatniego apelu skierowanego do serc i sumień Izraelitów i nadać większej mocy swoim napomnieniom do bezwarunkowego posłuszeństwa wobec ustaw i praw ich Boga. Izrael musiał przypomnieć sobie, że Aaron, pomimo swojej wysokiej pozycji jako arcykapłan, musiał umrzeć z powodu swego nieposłuszeństwa względem słowa Pana. Jakże ważne było zatem, aby mieli pieczę na samych siebie. Ze sprawiedliwością Bożą nie można igrać, a wysokie stanowiska Aarona czyniło ukaranie go jeszcze bardziej nieodzownym, aby inni, którzy się temu przyglądali, odczuwali respekt i bojaźń. Następnie lud miał przypomnieć sobie działanie Boga z Lewim. Historia ta w szczególny sposób odzwierciedla łaskę Bożą. Okrutny i własnowolny Lewi został wydobyty z moralnego dołu, w jakim się znajdował, i postawiony w bliskości Bożej, aby nosić skrzynię przymierza Pana, stać przed Nim, służyć Mu i w Jego imieniu udzielać błogosławieństwa. Ale dlaczego Mojżesz wspomina tę historię w powiązaniu ze śmiercią Aarona? Dlatego, aby pokazać błogosławione skutki posłuszeństwa. Tak jak śmierć Aarona była rezultatem nieposłuszeństwa, tak wyniesienie Lewiego owocem posłuszeństwa. Posłuchajmy, co mówi o nim prorok Malachiasz. I poznacie, że wydałem dla was to postanowienie, aby moje przymierze z Lewim trwało, mówi Pan zastępów. Takie zaś było moje przymierze z nim, że dałem mu życie i pokój oraz bojaźń, tak, że się mnie bał i lękał się mojego imienia. Na jego ustach była prawdziwa nauka, a na jego wargach nie znalazła się przewrotność.
pokoju i prawości postępował ze mną i wielu powstrzymał od winy. Malachiasza, 2:4-6. To godne uwagi miejsce rzuca jasne światło na nasz kontekst. Pan dał Lewiemu swoje przymierze życia i pokoju, gdyż ten okazał bojaźń Bożą, gdy lud ulał sobie cielca za pomocą Aarona, który sam był lewitą najwyższej rangi. Dlaczego Aaron został ukarany? Z powodu swojej krnąbrności nad wodą w Meriba. 4 Mojżeszowa, 20:24 opisuje to. Dlaczego Lewi został pobłogosławiony? Z powodu swojego posłuszeństwa u stóp góry Choreb. 2 Mojżeszowa, 32. Powód, dla którego znajdujemy obie te sytuacje obok siebie, tkwi zatem w życzeniu Mojżesza, aby unaocznić ludowi konieczność bezwzględnego posłuszeństwa względem przykazań Boga. Jakże doskonałe jest Pismo, jakże nieprzypadkowe są jego konteksty, jakże potrzebną na swoim miejscu jest 5 Księga Mojżeszowa. Nie przeczy ona w żadnym razie poprzednim inspirowanym księgom, ani też nie jest ich zwyczajnym powtórzeniem, lecz Bożym zastosowaniem i wykładem opisanych w nich wydarzeń. Jakże oczywiste staje się zatem, że niewierzący ani nie wiedzą, ani też nie rozumieją, co mówią, gdy ośmielają się atakować wypowiedzi Boże. Błądzą, gdyż nie znają pism ani mocy Bożej. Niewierzący ani nie wiedzą, ani nie rozumieją, co mówią, gdy ośmielają się atakować wypowiedzi Boże. Błądzą, gdyż nie znają pism ani mocy Bożej. W ludzkich pismach znajdują się niezliczone przykłady podobnej metody tłumaczenia jak ta, którą znajdujemy na przykład tutaj w 5 Mojżeszowej, 10:8-9. Zawierają one zestawienie różnych faktów czy wydarzeń, niezależnie od ich kolejności chronologicznej, wzajemnych powiązań bądź też ich braku. Czy niewierzący zarzucają temu nieskładność i tym podobne? Nie, tylko wtedy, gdy znajdują coś takiego w Piśmie Świętym, inwestują wszystkie swe siły, by podważać sens tego rodzaju fragmentów. Jak na przykład znanym jest fakt, że 5 Księga Mojżeszowa krytykowana jest jako zbyteczne powtórzenie prawa mojżeszowego. Wszystko to tylko dlatego, że niewierzący nienawidzą Słowa Bożego i nie potrafią znieść myśli, że Bóg miałby powierzyć ludziom objawienie swoich myśli.